jedziemy. Jak tak, to jedziemy. Marcińsko, no to przynajmniej nie będzie identyczny temat, co tam jutro. Miałem jutro i co miałem dwa tygodnie temu. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że no jak ktoś już obejrzy jedno, to już nie chce oglądać drugie. A tak będzie miał repetycję. Jedna uwaga, mianowicie taki dyskutant seminarzysta, który słuchał ostatnich moich występów w środę, zauważył bardzo bystrze, że coś mu tu nie pasuje. Wie, że mazurowską definicję podatności tolerancji i porównuje z tymi moimi rozważaniami dotyczącymi motywacji i to nie pasuje. No bo proszę Państwa, to jest taka sprawa, że Mazur zdefiniował podatność i tolerancję wyłącznie odnośnie procesów energetycznych, a uogólnił je w niektórych swoich twierdzeniach na procesy informacyjne, o czym zresztą go przekonałem i on to poprawił, tylko nie zdążył opublikować, ale podobno te nieopublikowane jego ostatnie maszynopisy się znalazły. Może to koledzy jakoś, czy na autonomię, czy na socjocybernetyce opublikują. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, to jest u mnie. Ja zdefiniowałem i posługuję się swoją definicją tolerancji podatności odnośnie procesów informacyjnych. To znaczy, no Państwo pamiętają te G0 alias N0, to jest u mnie tolerancja, a te zmienny w czasie od T i B, tutaj przypominam moje późniejsze publikacje, choćby kibernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, zdefiniowałem to dla procesów informacyjnych. Oczywiście to trzeba rozróżniać. Tylko tyle, że ja tak to już niestety musimy zamknąć. Są ludzie, co wyjątkowo lubią na schodach głośno rozmawiać. No tak jest upodobanie. Ale to ze względu na to trzeba zamykać drzwi. W każdym razie, proszę Państwa, ponieważ ja się w moich rozważaniach nie posługuję energetyczną tolerancją i podatnością, więc tego nie wyszczególniałem. Natomiast u mnie jest wyłącznie ta informacyjna tolerancja. Jak będziemy mieli psychocybernetykę i socjocybernetykę w moim ujęciu, no to zobaczą to Państwo. Ja zresztą, jak Państwo zauważyli, nigdzie nie wyszczególniam żadnych błędów, które znalazłem w Mazurach. Niech sobie tam zagranica korzysta tych prac razem z tymi błędami, niech będzie na zdrowie. No i to jest tyle. Natomiast na zajęciach zawsze te sprawy tutaj podkreślam i eksponuję, że są te różnice. To trzeba widzieć. Co innego tolerancja i podatność energetyczna, co innego informacyjna, z tym, że oczywiście idea tego jest ta sama, tylko dotyczy różnych przebiegów. No to jest tyle. Posłałem zresztą to temu seminarzyście to wyjaśnienie. Teraz proszę Państwa, no myśmy skończyliśmy cywilizację bizantyjską, tak? No to teraz przejdziemy do cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska najkrócej może być
charakteryzowana w ten sposób, że jest to cywilizacja, która spełnia pozytywnie tych 6 wyróżników cywilizacyjnych, które się omawiają. I to można powiedzieć, można by na tym poprzestać, bośmy te wyróżniki dość dokładnie omawiali, ale ponieważ może nie wszyscy zapamiętali, to ja tą zwięzłą charakterystykę cywilizacji łacińskiej podam. Po pierwsze, monogamiczna rodzina. Bez tego nie ma cywilizacji łacińskiej. Jak się w jakikolwiek sposób osłabia monogamiczną rodzinę, rodzinę w rozumieniu definicji polskiej szkoły socjologicznej, a to jest nie tylko konieczne, ale również Petrażycki i Piętka. Już podobno ten drugi tom Piętki jest sfotografowany, powinien się niedługo znaleźć w internecie, bo pierwszy tom, Teoria prawa, część pierwsza, socjologia, już jest odfotografowany, jest dostępny na socjocybernetyce, tylko tam trzeba u góry na stronie tytułowej kliknąć archiwum i tam to będzie i też nie pamiętam, czy nie jest to na w czytelni też może to być, można kliknąć, dokładnie nie pamiętam, bo zaglądam i tu, ale może najpierw do czytelni, proszę kliknąć czytelnia, gdyby tam nie było, to znaczy, że jest w archiwum. To jest inny klik. Więc to jest pierwsza podstawowa sprawa. Nie ma monogamicznej rodziny, a w mojej analizie jeszcze dodałem nierozerwalnej, to od razu jest podcięty jeden z głównych filarów, wręcz wyznaczników cywilizacji łacińskiej. Drugie, historyzm, czyli opanowanie czasu. Opanowanie czasu, które prowadzi aż do historyzmu, czyli takiego wykładu historii, który pozwala, jak koniecznie mówił, wyciągać wnioski na przyszłość, a w języku cybernetycznym to się określa w ten sposób, że chodzi tu o nie wszystkie możliwe informacje z historii, a w rodzaju, kiedy król Konol z królem Kornakiem na konferencji jakiś tam w psiej wólce jedli śniadanie. To nie jest potrzebne, a takimi informacjami jest przemalowany kurs historii u nas. Tylko chodzi o takie informacje, które mogą dawać podstawy do, czy pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Czyli widzimy, że tu już koniecznie ujmował to procesowo w gruncie rzeczy, choć nie używał tej nazwy, ale podchodził procesowo. Zresztą Moski w myślach nowoczesnego Polaka też mu ujmował naród jako proces, a nie tylko przekrój tu i teraz. Tu i teraz to jest tylko jeden recent, jak recentywiści to nazywają, a twórcą recentywizmu jest polski filozof, pan Józef Bańka. On jest też oczywiście profesorem filozofii, ale wiecie, czym się różni filozof od profesora filozofii? Filozof tworzy filozofię, a profesor filozofii jest erudytą, zna różne kierunki filozoficzne, analizuje, jak ja to nazywam, patroszy te filozofie. Ale czasami może być jednym i drugim jednocześnie. No to jest bardzo rzadko, zwłaszcza w Polsce, i Bańka właśnie jest przykładem takiego, co jest i profesorem filozofii, i filozofem twórczym. To jest oryginalny polski kierunek filozofii, recentywizm. Mogę się pochwalić, jak profesor Bańka wysłuchałem jednego z moich referatów na konferencji, to powiedział, to pan jest recentywistą. Więc mogę się pochwalić, że twórcy recentywizmu dostałem nominację na recentywistę. Bo inaczej to moglibyście zapytać, kogo...
Czyli nominacji, tak. Nominacja pochodzi od twórcy recentywizmu, profesora Józefa Bańki. Ale że on w pewnych kręgach, zresztą z przyczyn czysto politycznych, nie będę wnikał jaki, jest bardzo nielubiony, to jak się na to powołałem, to już tam był skasowany zupełnie, razem z Bańką. Ale nie chodzi o polityczne poglądy profesora Bańki, w ogóle mnie one nie interesują. Mnie interesuje jego dzieło w postaci recentywizmu, które zresztą się bardzo dobrze zapisuje w języku tutaj logiki aksjomatycznej, informacyjnej. Chociaż profesor Bańka, tworząc to, nie znał jeszcze tego kierunku. Zapoznał się w trakcie konferencji, gdzie ja to referowałem. No i dobrze, proszę Państwa, drugie to jest opanowanie czasu, który prowadzi aż do wytworzenia tego, co Koneczny nazwał historyzmem. Znowu trzeba podkreślać, że mogą być różne definicje historyzmu i trzeba tu wskazywać autorstwo definicji, którą się posługujemy. Trzecia sprawa to jest stosunek do prawdy. To znaczy po prostu stosunek do prawdy prowadzi do wytwarzania, jak to omawiałem szeroko, ale staram się streszczyć, do wytworzenia pojęcia prawdy obiektywnej. A, czyli można by powiedzieć, stosunek do prawdy prowadzi do powstania realizmu teorii poznawczego, oddzielonego od idealizmu. Przedtem te wszystkie cywilizacje sakralne, jedna w drugą, uprawiały idealizm teoriopoznawczy. To znaczy to, co my tak nazywamy, bo oni tego nie rozróżniali, uważali, że to tylko takie podejście jest możliwe i koniec. Ale teraz możemy to już nazwać precyzyjnie idealizmem teoriopoznawczym. Dobry. Więc to jest powiedzmy trzecia cecha, niezbywalna. Tam, gdzie zaczyna się rozmywać, powiedzmy, realizm. Czyli stosunek do prawdy prowadzący do? Do powstania pojęcia prawdy obiektywnej i realizmu teoriopoznawczego. Odmawiałem to obszerniej przy kategorii prawdy koneczniańskiej, więc już tutaj nie będę tego powtarzał. Dalej, prawo prywatne, to znaczy to czwarty wyróżnik cywilizacyjny, który pozytywnie spełnia cywilizacja łacińska. Prawo prywatne zdecydowanie oddzielone od prawa publicznego. Co to znaczy? To znaczy, przypominam, ja tego nie dyktuję, bo już to dyktowałem, teraz tylko przypominam, że po pierwsze władze państwowe, czy to w osobie monarchy, czy w osobie biurokracji państwowej, biurokratów państwowych, nie mają prawa mieszać się do prywatnego życia obywateli. A z kolei funkcjonariusze państwowi nie mają prawa podporządkowywać swojej działalności na stanowiskach państwowych prywatnym interesom. No, gołym okiem widać, że u nas ten wyróżnik nie jest spełniony. No, nawiasem mówiąc, jednym tylko w głosie z dyskusji na temat tej afery obecnej podsłuchowej ktoś zwrócił uwagę, że jest to naruszenie dóbr osobistych tych ludzi, co tam rozmawiali. Ale oczywiście w cywilizacji bizantyjskiej funkcjonariusze państwowi, no ja już ich precyzyjnie nazywam
funkcjonariusze umysłowi odpowiednich służb państwowo-informacyjnych, bo są też fizycznie oczywiście, uważają, że dla dobra państwa to mogą podsłuchiwać wszystkich, a już zwłaszcza dygnitarzy. Bo jak ktoś jest dygnitarzem, politykiem, to już nie ma życia prywatnego. Wychodku by go chętnie, a tam też nie jest mowa o wychodku, podsłuchiwali. I to jest publiczna sprawa. No to to jest naruszenie jednego z podstawowych kanonów cywilizacji łacińskiej. Ale w cywilizacji bizantyjskiej to jest wszystko okej. Okay. Tam się na ogół tłumaczą po bizantyjsku, chociaż generalnie uważam, że to jest skandal, ale jest to skandal dla ludzi politycznych. To jest coś dużo gorszego, to jest na cywilizacyjny. Telefon na przykład i coś tam do kogoś mówi. Raczej no, no to tu mamy właśnie bizantyjskie podejście. Dla dobra państwa wszędzie. To przecież pamiętamy, no już nie będę wymieniał, ale wiemy, który to prezydent powiedział, że terrorystów będziemy ścigać nawet, no to nazwał bardziej dosadnie, chodziło o wychodek. No to jest bizantyjskie podejście. George W. Bush tak powiedział, tak? To pięknie, że pan to tak skojarzy. No, każdy niech sobie skojarzy z kim chce. No to wspaniale. Ja nie będę wyszczególniał, bo nie chcę dołączać się do chórów politruków upolityczniających naukę. Dla mnie to są tylko przykłady cywilizacyjne. Ale bardzo fajne, że pan to tak skojarzył. Później panu powiem na ucho, czy pan dobrze strzelił, znaczy merytorycznie pan strzelił celnie, ale czy ja akurat jego miałem na myśli. Mogłem mieć oczywiście, ale czy miałem, czy nie miałem, to powiem później na ucho. Bo to jest moja prywatna sprawa. Proszę pana, ale wracając do tego. W tej dyskusji przeważa oburzenie, motywowane politycznie. Największy zarzut, że to są rozgrywki polityczne, szukają motywów politycznych, takie podsłuchowanie z motywów politycznych jest B, a przypominam, że Konieczny stwierdził coś bardzo ciekawego. W cywilizacji bizantyjskiej wszystko jest polityką. No, ja z tego wyciągam brutalny wniosek, że nawet polityk to nawet w wychodku, jak się wypróżnia, to jest polityczna czynność. Czego przykład mieliśmy w tej aferze podsłuchowej? Proszę państwa, więc to jest... No ale z drugiej strony prywata, no to też w aferze podsłuchowej chodziło o wykorzystywanie stanowiska publicznego dla celów prywatnych, ochrony pewnej postaci politycznej z partii rządzącej. No tutaj już wszyscy wiedzą, ale ponieważ ja nie chcę tam nikogo personaliter w tej chwili wymieniać, no to już nie będę wymieniał, bo takich, ja bym powiedział, imię jego legion jest obecnie, bo u nas nie cywilizacja łacińska rządzi życzeniem publicznym. Więc tam wychodzi naruszenie tej zasady dwustronne. Raz, że nawet jak ktoś jest politykiem, to już nie ma nawet życia prywatnego i publiczne organa, publiczne albo niepubliczne, wszystko jedno, ale na użytek opinii publicznej mogą nawet do wychodka zaglądać, no już nie mówiąc o restauracji. No a z drugiej strony funkcjonariusz publiczny to w randze ministra czy wiceministra podporządkowuje swoje czynności urzędowe prywatnym interesom, no biznesu już dosłownie prywatnego. Dalsza sprawa. W cywilizacji łacińskiej źródłem prawa jest, socjologicznie rzecz ujmując, wola społeczeństwa. I to niezależnie od tego, czy tym społeczeństwem będzie naród, w rozumieniu definicji Petrażyckiego Piętki albo Konecznego, czy wielonarodowa ludność. Wola społeczeństwa albo narodu, tak? Nie, wola społeczeństwa. Naród jest szczególnym przypadkiem związku społecznego.
omawiali ten rozwój naczelnych związków społecznych. No tak. Tak, no, ale może to być społeczność na przykład. Albo może być tylko ludność państwa, niekoniecznie jednonarodowa. Jego wola ma stanowić. Tutaj zwrócę wam uwagę na ciekawostkę. Otóż generalnie jest, powiedzmy, prawicowi badacze, którzy się zajmują koniecznictwem, uprawiają go tylko zresztą w formie tradycyjnej, bez żadnych unowocześnień, które ja wprowadzam, to uważają, że obrońcą cywilizacji łacińskiej w Polsce przedwojennej był obóz narodowy. To znaczy, najpierw główna jego partia nazywała się chyba Związek Ludowo-Narodowy. Związek Ludowo-Narodowy. Stronnictwo Narodowe. Później Stronnictwo Narodowe, tak. W międzyczasie był obóz Wielki Polski. I że to oni byli reprezentantami właśnie głównymi cywilizacji łacińskiej. Natomiast przeciwnicy, w tym no, zwłaszcza obóz Piłsudskiego, już Cuzamen do kupy, to rzeczywiście nie bronili w żadnym stopniu cywilizacji łacińskiej. No, widzę publikacje Andrzeja Giertycha na przykład. Liczne. A zwłaszcza te jego dwie monografie w Londynie napisane i własnym sumptem opublikowane. Nikt go nie sponsorował, nikt go nie wspomagał. A ile on dzieł stworzył i sam wydawał. A u nas tylko naukowcy wyciągają ręce po granty. Charité, Charité, Unia Europejska. No i proszę was, ja się zajmę jednym aspektem. W sytuacji, kiedy w Polsce, znaczy generalnie z grubsza biorąc, to jest to twierdzenie prawdziwe, ale tylko z grubsza. Tam mam bardzo istotny przykład, gdzie to akurat nie pasuje. Otóż Polska była krajem, w którym było 30% mniejszości narodowych. I teraz, bo w programie obozu narodowego mówię o tym programie klasycznym, oczywiście było poszanowanie mniejszości narodowych i tak dalej, ale wiadomo, rolę miał odgrywać naród polski. Proszę sobie przeczytać Podstawy polityki narodowej Joachima Bartoszewicza. On w pewnym okresie był nawet prezesem Stronnictwa Narodowego. I to była pierwsza, albo no, na pewno jedna z pierwszych lektur, które na naszych tajnych studiach, mówiąc szumnie, na tajnym Uniwersytecie Zakopiańskim czytałem. I tam to jest wyraźnie powiedziane, że naród polski ponosi główną odpowiedzialność za państwo i wobec tego tu jego głos powinien mieć największą wagę przy poszanowaniu mniejszości narodowej. To jest to klasyczne podejście. Później oczywiście w obozie narodowym się pojawiły pojęcia nieklasyczne, które już sprawę mniejszości stawiały inaczej. No to tamtym się nie zajmuje, bo że tamto nie miało z łacińską cywilizacją wiele wspólnego, to jest oczywiste. Ale tutaj będę przy tym klasycznym podejściu. Proszę państwa, natomiast obóz Piłsudskiego stał na stanowisku, że w sytuacji jak 30% ludności państwa to są mniejszości narodowe, nie można tak stawiać sprawy. Piłsudczycy głosili ideologię państwową. Mówili, że przede wszystkim interes państwa, no bo weźcie taką rzecz. Był powszechny obowiązek służby wojskowej. 30% w wojsku stanowili przedstawiciele mniejszości narodowej. No to według algorytmu łacińskiego,
było to szanowane i byli kapelani wojskowi różnych wyznań. Był biskup polowy Wojska Polskiego i to była nazwa stopnia generała dywizji. Był naczelny rabin Wojska Polskiego i to była nazwa stopnia pułkownika. Każde wyznanie miało inne nazwy stopni. To nie było tak jak teraz, że stopnie są ujednolicone. Nie. Katolicki był najwyższym rangą. No bo było najwięcej, to nie z przyczyn ideologicznych, tylko po prostu no, tych jego owieczek było tak dużo, że to tworzyło diecezję, a tam było odpowiednio mniej, no to dlatego naczelny rabin to była nazwa stopnia pułkownika, no bo tych owieczek było tyle, co podwładnych pułkownika, więc także to z przyczyn czysto pragmatycznych. Ale no, było 10% populacji wyznania mojżeszowego, jak to się w statystykach i w roczniku statystycznym określało. Namawiam na lekturę przedwojennych roczników statystycznych. Tam jest i wyznanie, i język ojczysty. Gdzie można znaleźć? No, w bibliotece GUS-u przede wszystkim. I w innych dobrze zaopatrzonych bibliotekach. Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, no nie wiem gdzie jeszcze. Ale ja muszę powiedzieć, że ja zadbałem i ja parę przedwojennych roczników statystycznych mam u siebie w bibliotece, także nie muszę biegać. W wersji elektronicznej tego nie macie, ale proszę pana, GUS wydał takie coś, Historia Polski w liczbach. I korzystając z tych roczników statystycznych, podał te dane, więc może pan pójść, tylko tego chyba nigdzie pan nie dostanie poza GUS-em. Proszę pojechać do centrali GUS-u, tam w Alejach Niepodległości. Na dole, na parterze z lewej strony jest ten salonik firmowy i tam pan dostanie tę Historia Polski w liczbach i poprzednią wersję dwutomową. Ja oczywiście kupiłem jedno i drugie. To warto mieć, to bardzo namawiam, no powiedzmy przedstawiciel elity powinien takie rzeczy mieć u siebie w domu, w bibliotece. Ale ja oczywiście mam też przedwojennych parę, więc mogę sprawdzić, czy GUS to dobrze podał. A wszystko trzeba sprawdzać, jak się tylko da. No więc proszę państwa, mam na przykład a propos różne zdjęcia też. To jest ciekawe, że materiał ikonograficzny dotyczący mego ojca, który jak posłałem do Wikipedii, jakiś czas tych 10 zdjęć było w biogramie mego ojca i ktoś to usunął. Jakieś adminy wzięły i to pousuwały. I nie ma, biogram jest, ale zdjęć nie ma. Za to wepchali zdjęcie grobu mojej matki, no z tego się bardzo cieszę, na Ulicy Węglowej, ale tam te, powiedzmy, lampa nagrobna, która była postawiona, jest przewrócona, więc ktoś jakby dał sygnał pewnie. Jak ktoś myśli, że Wikipedia jest apolitycznym źródłem, to się bardzo myli. Tym niemniej trzeba korzystać z wszystkich źródeł. Nie można powiedzieć, że tak, jak tak, to ja nie będę zaglądał do Wikipedii. Trzeba, tylko trzeba krytycznie zaglądać, tym niemniej w internecie nic nie ginie i te zdjęcia, no nie wiem czy wszystkie, ale większość z tych zdjęć, które były na Wikipedii mego ojca, to są już na różnych innych portalach, jak tam klikniecie te materiały zdjęciowe dotyczące mego ojca, nie z Wikipedii, tylko to ogólnie, no to tam poznajdujecie większość tych zdjęć. Ale to macie dowód rzeczowy, jak brutalnie ta walka jest prowadzona. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj IPN i te inne instytucje szacowne, ale przede wszystkim IPN to ma w statucie, no, z tego co mnie wiadomo, palcem nie kiwną, żeby ustalić miejsce, w którym mój ojciec został zamordowany. A na Białorusi siedział w Brześciu. Na
nad Bugiem. I w ogóle cała ta lista białoruska, ta jakoś naszych badaczy bardzo mało interesuje. Znaczy niby formalnie się interesuje, ale jakoś cholernie nieskutecznie. A podejrzewam, że to się dzieje dlatego, że oni byli mordowani w różnych miejscach i nie nadaje się to do urządzania jubli państwowych i żerowania na ich pamięci. W Katyniu byli mordowani w dużej ilości w jednym miejscu, no to tam można robić juble, przyjeżdżać, nagłaśniać i tak dalej. A tu, tu się tak nie da. Nie ma jakiegoś jednego miejsca. Dlatego podejrzewam, generalnie mało się tym interesują kompetentne instytucje. Ale to jest podejście niełacińskie. Bo przecież wszyscy mordowani na wschodzie należą do pamięci historycznej naszej. I to nie tylko narodowej, ale i państwowej, bo byli tam żołnierze różnych wyznań i różnych narodowości. Tak samo policjanci. I ukraińscy i Żydzi stanowili większość od tych mniejszości. Tak jest, oczywiście. Też się zastanawiam, jeśli chodzi jeszcze o... I tak było wśród żołnierzy i wśród kadry oficerskiej. O tych kapelanów. Na przykład Ormiany, mniejszej mniejszości, na przykład Ormianie, to mieli swój obrządek, ale pewnie mieli kapelana, czy kilku kapelanów w stopniu porucznika i jako zwykłego księdza. A muzułmanie... To znaczy nie było przed wojną w służbie duszpasterskiej stopnia porucznika. Kolega popełnia anachronizm, używam fachowego języka historycznego, rzutując dzisiejsze stosunki na przedwojenne. Ale to nie przypadkowo, to po prostu obecna kłamliwa propaganda robi historyczna propaganda upowszechniana pod nazwą pamięci historycznej. Stara się stworzyć takie wrażenie, że jest kontynuacja tradycji. A to nieprawda. Ale kolega miał prawo ulec temu. No. Jak czyta autorytety różne, no to, to tak przypuszczam, tak, że tak najniższym stopniem, jaki był w służbie duszpasterskiej, to odpowiednik kapitana. W obrządku ormiańskich kapelanów, ormiańscy kapelani podlegali biskupowi polowemu Wojska Polskiego, bo on był powołany w porozumieniu ze stolicą. Znaczy, stolica apostolska decydowała o jego sakrze biskupiej, a władze państwowe o stanowisku biskupa polowego. To, bo to biskup polowy to nazwa stopnia generała brygady. Jak ja czytam, biskupowi polowemu nadano stopień generała dywizji, to jest całkowite zerwanie z przedwojenną tradycją. No i ponieważ ja w tej tradycji jestem wychowany, to mnie to denerwuje bardzo, ale to już jest moja prywatna sprawa. A Tatarzy i Karaimi mieli muzułmańskiego imama jako kapelana, chyba był w stopniu kapitana. Natomiast no, Karaimi było. Hazana, czyli odpowiedni karabina. No tylu ich było. Nie, no ponieważ żołnierzy wyznania mojżeszowego było 10%. Ja mówię o Karaima, który było tak samo. A Karaima, ale mojżeszowego było 10%. To były takie stopnie. Był rabin polowy drugiej rangi, to odpowiednik kapitana, rabin polowy pierwszej rangi, odpowiednik majora, odpowiednik podpułkownika, zapomniałem w tej chwili, ale odpowiednik pułkownika to był naczelny rabin Wojska Polskiego. To była nazwa stopnia pułkownika w wyznaniu mojżeszowym. Tak daleko było posunięta no łacińskość właśnie. Cywilizacja łacińska jest pluralistyczna. I w tym sensie można mówić jeszcze o cywilizacyjnym pokrewieństwie, nie? W rozumieniu starsi bracia w cywilizacji, którzy parafrazuje to powiedzenie świętego Jana Pawła II. Żydzi są pluralistyczni i cywilizacja łacińska jest pluralistyczna. Tam inne cechy są różne, ale to akurat, proszę bardzo, jest i tu, i tu.
Żydzi są pluralistyczni? Oczywiście. Jeden rabin mówi tak, drugi tak. Tam nie ma odpowiednika stolicy apostolskiej, która ustala obowiązującą wykładnię dla wszystkich katolików. W żydowskiej religii, żydowskiej cywilizacji nie ma czegoś takiego. Tak samo w tej chwili, jak chodzi o naród żydowski. Kto jest ważniejszy? Czy Żydzi w diasporze, zwłaszcza amerykańscy, czy Żydzi z Izraela? Nie ma, nie ma. Ten problem jest nierozstrzygnięty. I są różne stanowiska. Jedni uważają tak, a drudzy tak. I tak samo rabini w pewnych sprawach mogą się zasadniczo różnić. W pewnych sprawach podstawowych, konstytutywnych mają takie same stanowisko, ale to jest to, co żeśmy omawiali, to jest ta homeostaza rozproszona. Pojęcie zresztą muszę zachować tutaj autorstwo, bo to pojęcie homeostazy rozproszonej to wymyśliła moja żona. To nie jest mój pomysł. To jest jej osiągnięcie, tylko nigdzie tego nie opublikowała, bo ona miała inną specjalność naukową i tym się tak zajmowała na marginesie. Różne podziękowania dla niej są w przedmowie do cybernetyki społecznej i obu wydania, ale tam już enumeratywnie wszystkiego nie wymieniałem, a tam jest jej duży. A jeszcze mam pytanie a propos grekokatolicy, to też podlegali. Oczywiście biskupowi polowemu wojska polskiego, no bo grekokatolicy podlegali Rzymowi. A za mało ich było, żeby zrobić diecezję. Decyzja musi mieć odpowiednią ilość. Dużo więcej niż wiernych żołnierzy narodowości ormiańskiej. Na pewno. No bez porównania. Ormianie byli bardzo nieliczni i to właściwie była elita. Dwa tysiące. No ja nie wiem. Ale no, bo szlachta polska pochodzenia ormiańskiego. Taka gruba książka leżała u mego mistrza, profesora Bogdanowicza, bo on właśnie bardzo pielęgnował te tradycje rodzinne ormiańskie, wisiał w niego taki krzyż przywieziony jeszcze w średniowieczu przez jego przodków z Armenii do Polski. I ten krzyż tam z kwiatami, zielony haczkar. Proszę pana, tak ja na kwiaty jakoś nie bardzo zwracam uwagę, chyba że są to kwiaty przeze mnie hodowane i podlewane, więc ja nie hodowałem, nie podlewałem. Chodzi o to, że Ormianie wierzą, że po śmierci Chrystusa na krzyżu już opuszczonym, krzyż zapuścił korzenie i wyrosły liście i kwiaty. No ja, to bardzo ciekawe, ale ja nie, już powiedzmy takich szczegółów nie pamiętam. Tyle lat, proszę pana. Tylko te najistotniejsze sprawy staram się pamiętać. A protestanci? Mam ciekawe zdjęcia a propos, jak to funkcjonowało w wojsku. Otóż w pewnym okresie wydawano książki poświęcone historii pułków przedwojennych. Więc ja oczywiście kupiłem historię 10. Pułku Piechoty, którym przez 2,5 roku dowodził mój ojciec. Tam jest zresztą biogram mego ojca, krótki, ale jest materiał fotograficzny, bardzo ciekawy. I jest zdjęcie właśnie rekrutów wyznania mojżeszowego, mundurok z karabinami, którzy składają przysięgę w obecności rabina polowego. A tylko taka przysięga religijna obowiązuje wyznawców religii żydowskiej w sumieniu. Jak jest bez takiej obecności, to można sobie składać i to nie obowiązuje w sumieniu. Co zresztą dla ludzi pobożnych, innych wyznań, jest oczywiste. Ja też powiem szczerze, że przysiąg składanych bez formuły religijnej, tak mi dopomóż Bóg, mieszam tu. Nie uważam ich za obowiązujące dla katolików, żeby była jasność. Ale to jest moje osobiste stanowisko. Komu się nie podoba, no to powiem tylko sorry, winę tu. Jak powiadają Rosjanie podobno. Ale to jest bardzo sensowne. No, dla mnie jest, ale dla kogoś może być niesensowne. W każdym razie tutaj dbano o to w Wojsku Polskim,
przedwojennym. I to właśnie Piłsudczycy o to niesłychanie dbali. Jak przeprowadzić analizę tych programów paleoendeckich, to ja nie jestem pewien, czy by to tak było wszystko honorowane na równi. Zresztą na początku, jak uchwalano konstytucję tą marcową w 21 roku, to wprowadzono pojęcie: wszystkie religie są równe, ale religia katolicka jest pierwsza wśród równych. No, to jest trochę jak kwadratowy stół. A to jest dzieło narodowców. Tych klasycznych, bo jeszcze wtedy nieklasycznych nie było. Jeszcze mam pytanie na temat prawosławnych i protestantów, luteran i kalwinów. Bo ich było trochę więcej. Też było, oczywiście. Ja nie pamiętam, jak się nazywa. Nie pamiętam, jak się nazywały. Mieli swoje nazwy, stopni. Proszę pana, jak pan chce to dokładnie zbadać, to proszę zajrzeć do rocznika oficerskiego, dowolnego czy wojennego. Jakiś czas temu one były dostępne w wersji elektronicznej, teraz nie, bo ktoś na tym biznes chce robić. Ale pojedzie pan do Centralnej Biblioteki Wojskowej i tam na dole w czytelni wszystko może jest. Pan sobie przeczytać. Tak. Tam wszystkie są wypisane nazwy właśnie kapelanów wojskowych dla różnych wyznań. Dla każdego wyznania się inaczej nazywały, bo to obowiązującą nazwą stopnia wojskowego. No to proszę was, kto dziś o tym wie? O, zróbcie testy wśród obecnych wojskowych, a coś to zawodowi wojskowi nawiązują do tradycji przedwojennych, kapelanów wojskowych, jak znacie. Spytajcie, sprawdźcie, ilu z nich zna to, a ilu historyków cywilnych o tym wie, tych, co się zajmują dwudziestoleciem. Ja muszę powiedzieć szczerze, że gdyby nie to, że mam właśnie wychowany jestem w tych tradycjach wojskowych, to też bym w takie detale nie wnikał, ale to jest ważne dla charakterystyki cywilizacyjnej. W wojsku, a obóz Piłsudskiego uważał, że wojsko jest podstawową kuźnią kadr państwowych. Także nie było czegoś takiego jak teraz ta Centralna Szkoła Administracji Państwowej. Kadry dla administracji państwowej wychowywało wojsko i przenoszono generałów, pułkowników na ministrów, albo wojewodów, majorów na starostów i tak dalej. Teraz jest zakaz. Wojsko jest tylko... Czyli jest to całkowite zerwanie z tradycją. Tak, jak najbardziej. No i oni nie mają prawa wielbić marszałka Piłsudskiego, bo zrywają z jego tradycją. Ja nie oceniam tego, tylko nazywa, tak, mówię o okłamywaniu społeczeństwa. Cywilna albo samo kontrola nad wojskiem i nawet ministrem obrony narodowej musi być cywil. Tak jest. Bo tak no to ma pewne pragmatyczne uzasadnienia oczywiście, ale to jest całkowicie zerwanie z przedwojenną tradycją. Bo nawet przed zamachem majowym było nie do pomyślenia w tej jeszcze demokratycznej w pełni Polsce, żeby ministrem spraw wojskowych był cywil. Nie, zawsze był wojskowy. Zawsze był. Generał Sikorski na przykład. No był. Tak, jak najbardziej. Z tym, że w tym modelu marszałka Piłsudskiego to minister spraw wojskowych był tylko od spraw administracyjnych. On tam za wiele do gadania nie miał. Podstawowy ośrodek dyspozycyjny, koncepcyjny wojska to był Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, na czele którego cały czas stał marszałek Piłsudski. Inne stanowiska lekceważył. Godności prezydenta nie przyjął w ogóle, tylko zaproponował, żeby Mościckiego wybrać. Później krótko był premierem, ale to dlatego, że tak tam z układów personalnych wynikało, więc on na krótki czas tym premierem został. Ale na tym nie zależało i podkreślał on tylko tutaj na życzenie pana prezydenta. Jak... Ale to nie był przez dwa lata, 1926-1928, a drugi raz w 1930. Ale to już tylko parę miesięcy, bardzo krótko. A cały czas był generalnym inspektorem i marszałkiem Polski. Tak.
Tak. A po śmierci Piłsudskiego pierwszym marszałkiem Polski. Specjalnie dla niego stworzono stopień i z całą lubością ten dokument publikowali narodowcy. O proszę, co za pycha. A dokument był bardzo krótki, bo marszałek strasznie nie lubił biurokracji. No to był zupełnie niebizantyjski. I pisze tak, on był wtedy naczelnikiem państwa, więc musiał podpisać. Stopień pierwszego marszałka Polski. Zatwierdzam i przyjmuję. Koniec kropka. To jest piękny dokument. Bez biurokracji, bez kauzy perdostwa. No prawników nazywał kauzy perdami. Co mi tu prawnik kauzy perda będzie pierdółki opowiadał? To jest marszałkowskie słownictwo. No już o posłach, co wypisywał, to sobie przeczytajcie w pismach zbiorowych marszałka. Były teraz wznowione. Znaczy teraz, w 90. latach. To macie takiego artykuł Dno oka. Słuchajcie, co on pisze o posłach i parlamentarzystach. To można powiedzieć za grobu palcem wskazuje niektórych dzisiejszych posłów i innych dygnitarzy. Jeszcze używanie cenzuralne. Tak, 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 absolutnie. No tutaj można powiedzieć, że te nagrania to... No, tych słów akurat nie używał, bo w tamtych czasach te słowa używali recydywiści. To jest język recydywy po prostu. Stary jest, no, nie używał języka recydywy, tylko takie dosadne, jak to się nazywało marszałkowskie powiedzenie. W doborze słów jest różnica. No tak. Ale w samym używaniu słów niecenzuralnych różnicy nie ma. Proszę Państwa, więc teraz jeśli chodzi o cywilizację łacińską, to właśnie nie kto inny jak marszałek Piłsudski, jeszcze jako naczelnik państwa, a później jako faktyczny dyktator, chociaż formalnie miał bynajmniej nie najwyższe stanowisko. W hierarchii biurokratycznej generalny inspektor sił zbrojnych to było nie pierwsze, nie drugie nawet stanowisko. No nie wiem, może naciągając, to tak. No na pewno prezydent był ponad. Na pewno marszałek Sejmu był ponad. Na pewno premier był ponad formalnie. No, można dyskutować, czy marszałek Senatu, ale też formalnie był ponad, czyli w najlepszym wypadku był piąty w hierarchii, czyli marszałek był bardzo skromny. I proszę Was, na pełnieniu funkcji państwowych się nie dorabiał, czyli tu był bardzo łaciński, mimo że metody stosował turańskie. I takie pomieszanie łacinnika z turańcem. Tak jest. Bardzo ciekawe zjawisko psychologiczne, ale z wysokiej półki. Więc tak, żadnych korzyści osobistych nie czerpał. Długi czas już po zamachu majowym, kiedy był faktycznym, no, prawie dyktatorem w Polsce, i to rządzący w oparciu głównie o wojsko i policję. Turański element. No to proszę Was, miał tylko jedne spodnie. Podaje źródło generał Rummel. Generał Rummel, który był przełożonym mego ojca w ostatnich latach niepodległości, przyjeżdżał na inspekcję 25. Dywizji w Kaliszu. I stąd znał mego ojca, no więc po wojnie żeśmy odnowili znajomość i generał Rummel mi opowiadał coś takiego. A był ceniony, bo był jednym z inspektorów armii, generalnym inspektoracie sił zbrojnych i przewidziany na dowódcę armii. I dowodził armię Łódź, ponieważ skład armii Łódź chodziła 25. dywizja, stąd ta znajomość służbowa. No i generał Rummel opowiada tak. Marszałek z dawnych
lat miał jedne spodnie. Był właściwie prawie, że zdradzał tajemnicę państwa polskiego przedwojennej. I to były spodnie pamiątkowe, chyba jeszcze legionowe. Kurtkę też oczywiście, ale dlatego pierwszy marszałek mógł nosić inny mundur niż generałowie, czy niż później nawet Rydz Śmigły, który był marszałkiem, ale nie pierwszym marszałkiem. Więc on nosił ten mundur legionowy, ale jak już był faktycznie najważniejszą osobą w państwie, to marszałkowa kupiła mu nowe spodnie. Też w tym kolorze legionowym, szanując tradycję, marszałek nie chciał nosić. Ja to zresztą rozumiem, proszę państwa. Bardzo dobrze. Też mam takie, słuchajcie, ubranie, w którym byłem sądzony w 1961 roku, do dzisiaj mam. I tę kurtkę jeszcze do niedawna nosiłem, tylko już z niej wyrosłem wszerz, więc tylko dlatego jej nie noszę. Ale mam, jest w szafie, jak najbardziej przechowywana z całą atencją. Jeszcze tabliczka. Przekażę w spadku, tylko się zastanawiam, któremu z moich dzieci. Ale chociaż nie wiem, czy one będą akurat do tego fragmentu. Jakikolwiek pozytywny stosunek. Ale wracając do marszałka. Otóż nie chciał nosić tych nowych spodni. To jest sprawa do sprawdzenia, bo marszałek te spodnie, jak długo były te jedne jedyne, pamiątkowe, istne, to często były niewyprasowane. I to były słynne harmonijki marszałkowskie. I proszę was, można na niektórych zdjęciach z okresu zaraz po maju zobaczyć, proszę sprawdzić, marszałek stoi w takich niewyprasowanych spodniach regulaminowych, ale tu specjalnie dostosowano regulamin, żeby pierwszy marszałek to był specjalny stopień, żeby miał chodzić w innym mundurze, innego koloru niż cały. Tylko miał dystynkcje marszałkowskie. A dystynkcje miał regulaminowe, oczywiście, no bo w legionach nie było marszałka, więc epolety i ordery. Nie było problemu przywiązania do dystynkcji jakichkolwiek tradycyjnych. No i proszę sobie wyobrazić, że w końcu generał Rummel mówi z panią marszałkową, zawiązaliśmy spisek. I te stare spodnie spalili. I wtedy już marszałek musiał nosić te nowe. I na dalszych zdjęciach już macie marszałka porządnie wyprasowanych. A jak jechał do Genewy, to nawet mu specjalnie na tę okoliczność kupiła marszałkowa garnitur. I to są jedyne chyba zdjęcia marszałka w garniturze. No, słuchajcie, przedwojenni wojskowi się szczycili mundurem. I ja nie wiem, czy mój ojciec w ogóle miał cywilne ubrany. Ja go nie pamiętam i na żadnym zdjęciu za tym cywilnym ubraniu go nie widziałem. Wyłącznie w mundurze wojskowi chodzi. Na co dzień po domu? No oczywiście, bo były przecież takie elementy munduru przeznaczone do chodzenia, no powiedzmy, w domu czy w jakichś takich bardziej prywatnych pomieszczeniach, w koszarach. Mundur przewidywał takie rzeczy. I mam zdjęcie, no jak mój ojciec siedzi w takiej koszuli mundurowej, albo w takim swetrze mundurowym, powiedzmy, do chodzenia po domu. To wszystko było przewidziane. Swetry mundurowe to ja widziałem w latach 90., jak policji dano taki rodzaj. I mieli coś takiego, takie sweterki, tylko nawet bez kołnierzy. I z linoleum, tak? Tak, coś takiego. Ale to było jednak dochodzenia na zewnątrz. Tak, 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 tak. A nie wiem, czy dzisiejsza policja ma coś dochodzenia. Nie, mówię, z albo wojsko dochodzenia po domu. Prawdopodobnie nie. No bo oni do tego stopnia się nie szczycą wszyscy swoimi mundurami, że trzymają je często
w jednostce, w miejscu służby i wkładają tylko do służby, no może galowe mundury mają w domu. Tak od czasów, nie wiem, Gołąkowskich czy Gierkowskich jest cywilny element, czyli ta górna część munduru wygląda jak końcówka marynarki, jest koszula i krawat. A nie, to już było w naszej armii na zachodzie, w czasach generała Sikorskiego. Zobaczcie te mundury. A wystarczyło tylko szersze kołnierze zrobić. Tak, no to po prostu ten element to było oczywiście wzorowanie się na anglosaskich mundurach. To wiadomo, że byliśmy pod wielkim urokiem. Ale to PRL-u prowadził chyba Gierek albo Gomułka. Znaczy... Proszę pana, ja zaraz panu powiem, dlatego że wtedy to ja akurat byłem już w wojsku. I mam nawet takie swoje zdjęcia w mundurze już oficerskie, więc najpierw w latach 50., ale chyba nawet przed Gomułką, jeszcze w tak zwanym okresie stalinowskim, wprowadzono takie mundury z takim kołnierzem marynarkowym, ale małym. I tutaj na kołnierzu były emblematy rodzaju broni albo służby. To już chyba zaczęło się w okresie stalinowskim, a ja to już dobrze pamiętam, bo w 1959 roku w szkole oficerskiej SS, czyli służby samochodowej, jak pełniłem służbę, to miałem już taki z takim lekko rozchylanym kołnierzem i tutaj miałem emblematy służby samochodowej. Takie koła samochodowe z takimi w środku kierownicą i skrzydłami husarskimi. To mam gdzieś w domu te emblematy oczywiście i dalej. Po reformie mundurowej w 60 roku, w tych wyjściowych mundurach rozchylono bardziej. Kołnierz już tak na wzór anglosaski to jest w tej chwili. Więc w czasach PRL-u to myśmy się już co najmniej od 56 roku nie wzorowali na armii radzieckiej, tylko na armiach N. Wie pan, to się nazywało? Było specjalne szkolenie, mieliśmy w ramach właśnie podchorążówki oficerów rezerwy, która się nazywała Studium Wojskowe. Ale potem się jeździło to oczywiście na odpowiednie ćwiczenia już do jednostek albo do tej oficerskiej szkoły. Ale w armii radzieckiej chyba nastąpiło to same zjawisko. Potem. I też pod wpływem Zachodu. Aha. Natomiast jeśli chodzi o przedwojenną naszą armię, to były te zapinane kołnierze, najpierw wysokie, później niższe trochę. I te rozpinane kołnierze to dopiero wprowadzono w czasie wojny na wzór angielski. No więc tu widzicie, że z tym wyróżnikiem cywilizacyjnym to przed wojną to tak to nie jest to takie proste. Pokazałem wam, ile elementów łacińskich było nawet w systemie sterowania Piłsudskiego, który no, preferował turańskie metody. To Koneczny wypunktował wszystko, ale nie był taki, można powiedzieć, nie był monolitem. Ale jeszcze były takie ciekawostki, jeśli chodzi o Piłsudskiego i jego rodzinę, że na przykład córki Piłsudskiego jeździły do szkoły normalnym, zwykłym, miejskim. Ale oczywiście, marszałek się w ogóle bez ochrony poruszał. Tak, znaczy ktoś tam go chciał zawsze chronić i zawsze miał okrzan, jak Piłsudskiego latał. No proszę, bo Piłsudski też sam lubił chodzić po ulicy. Był w ogóle skandal. Że marszałek Piłsudski zastrzelił żandarma Koryzmę, no, który miał go ochraniać. Tak nie lubił. Znaczy tam nie było tłumaczenia, że przez pomyłkę. Bandyta chce się włamać do Belwederu. Ja już nie będę dochodził, jak tam było naprawdę, bo to sam czort nie dojdzie. Ale w każdym razie nie znosił ochrony. Jeździł tylko z szoferem i adiutantem i koniec. A jak go ostrzegała ochrona, o to słynna sprawa przecież. Były uroczystości rocznicy powrotu Wilna do Polski. Wielkie uroczystości, msza święta w katedrze wileńskiej. Oczywiście
marszałek przyjechał, ale ochrona mu powiedziała, że panie marszałku, nie było żadnego boru, to po prostu była brygada policji państwowej, która się tym zajmowała, no i żandarmi wojskowi. Więc mówił, panie marszałku, mamy informację, że jest przygotowywany zamach przeciwko panu, a wtedy mieliśmy terroryzm polityczny, autentyczny, teraz nie ma. Teraz mamy tylko antyterrorystów, a terroryzmu nie ma na szczęście. Natomiast wtedy był terroryzm, a nie był antyterrorystów, bo z tym walczyła policja państwowa, ewentualnie na odcinku wojskowym, żandarmeria i bójka. No i proszę was, jest zamach przygotowany, ale nie będziemy odwoływać uroczystości, bo zamach jest przygotowany, jak pan będzie wychodził przed katedrą, jak się skończy nabożeństwo i wtedy chcą pana zabić, więc tylko proszę, bardzo proszę wyjść przez zakrystię i najlepiej trochę wcześniej, tak żeby nikt nie wiedział. A marszałek wysłuchał i po mszy świętej wyszedł głównym wyjściem, stanął, rozmawiał z otoczeniem, z zegarkiem w ręku i jeszcze przeciągnął tę rozmowę długo, długo po tym terminie, co miał być zamach. Oczywiście zamachu nie było, więc ochroniarze, jak to ochroniarze? Panie marszałku, jak pan mógł się tak narażać? I to całe jego otoczenie, no jakby pańskie życie jest tak cenne dla Polski, że to nie wolno tak się narażać. A Piłsudski na to mówi, ja jestem byłym żołnierzem frontowym, ja się śmierci nie boję. A jak ja bym raz w takich sprawach uległ ochronie, to byłbym ich już potem niewolnikiem. No pokażcie mi teraz takiego jednego dygnitarza. Przecież oni no, nawet nie ukrywają tych ochron, co za nimi chodzą. Chociaż z drugiej strony litewscy terroryści, którzy chcieliby zabić marszałka Piłsudskiego, to było troszeczkę wyssane w palca w przeciwieństwie do Ukraińców. Proszę pana, marszałek się znał na wywiadzie i kontrwywiadzie. Więc nie z nim te numery policyjne brunery, można by powiedzieć. On po prostu się na tym znał. Obecni dziennikarze o sprawach wywiadu i kontrwywiadu nie mają pojęcia. No, takie powiedzmy z lotu szczura, jednak powiedziała marszałka, z lotu ptaka wgląd w te sprawy. Więc widzicie, no to teraz proszę mnie skategoryzować, czy jestem Mędek czy Piłsudczyk. A mnie to wszystko jedno, możecie dowolnie kategoryzować. Natomiast zdradzę wam, że ja już jestem, mówiąc po anglosku, dialektyczną syntezą jednego i drugiego na wyższym szczeblu tej spirali. Kto zna Hegla albo Engelsa, to wie, a kto nie wie, to nie wie. Można powiedzieć Endego Piłsudczyk, albo Piłsudczyk o Endego. Ale Endego Piłsudczyk jest bardziej, ładniej brzmi. No to zależy, w jakim środowisku, proszę pana. Wracając do tego. Otóż to jest ten element. Marszałek skromnie wychowywał swoje córki, o czym już pan wspomniał. Nie zostawił im żadnego spadku. One w czasie wojny, no jedna z nich była pilotem wojskowym polskim i latała na samolotach nad Wielką Brytanią. Z tym, że już ci dowódcy nie zlecali jej lotów nad Niemcy, gdzie było olbrzymie nasilenie artylerii przeciwlotniczej i samolotów myśliwskich, więc latała regularnie z fabryki samolotów, żeby nie transportować ich transportem naziemnym, leciała na lotniska wojskowe. No tak, ale to było też niebezpieczne, bo przecież niemieckie samoloty docierały nad Wielką Brytanię cały czas. Także córki marszałka utrzymywały się z garzy oficerów Wojska Polskiego. A druga chyba w kraju została, gdy się okupacja. Nie, chyba obie.
No już nie gwarantuję. Akurat jakim cudem, biogram tej co latała na tych samolotach. Uniewolnościowy minister obrony narodowej, syn tego ukraińskiego zbrodniarza wojennego Mirosława Onuszkiewicza, Oresta, Janusz Onuszkiewicz, wypożenił się z Moskwą. Czy nie bratanek, bo tutaj z takimi informacjami trzeba, ja nie wiem, nie badałem tej sprawy akurat, ale trzeba zbadać, czy to mówił, że on jest żonaty z wnuczką Piłsudskiego. A nie, to jest prawda, to sprawdziłem, ale proszę pana, ten jej mąż nie jest synem. To tyle sprawdziłem, że nie jest synem. A ale z tej rodziny. Tego, nazwisko to samo. No nazwisko jest to samo. Czyli to jest, proszę pana, to może być fałszywka puszczona przez. No, kogo? Operatywną rozwiedkę, towarzysz gwardia major. Znajdę, czy to jest to? No to ja mam nie budu gabaryt. Będę mówić, jak mówią Ukraińcy. A ja jestem przyjacielem całego świata i nie chcę nikomu tam krzywdy robić. To mówię, prawda mnie tylko interesuje. Ale synem tego Oresta to on nie jest. Nazwisko jest to samo. Także jest taki piłkarz, Roman Kosecki. To samo. Ale przez jedno S. No to by mogli urzędnicy tam gdzieś się opuścić po drodze, bo im było wygodniej. No ale ja nie kopię piłki nawet. Kiedyś na szkolnym boisku kopałem, ale marnie. Więc proszę was, to jest taka sytuacja. Kolejny, czwarty ten. Właśnie nie. Piąty wyróżnik to jest oczywiście, jak już mówiłem, źródłem prawa jest wola społeczeństwa. To czwarty był. Teraz szósty. Tak, monogamiczna rodzina, drugi historyz, trzecie stosunek do prawdy, czwarte prawo. Tak, a teraz źródłem prawa jest wola społeczeństwa i to niezależnie od tego, czy to będzie naród w rozumieniu definicji piętki, czy to będzie wielonarodowa społeczność. No, powiedzmy, łacińską cywilizację miały również kraje, państwa wielonarodowe. I dalej, proszę was, bo Polska choćby przedrozbiorowa była typowym łacińskim krajem, gdzie no, były co najmniej dwa równoprawne narody, polski i litewski. Były też inne narody, ale tam no, z tym był problem, dlatego że na przykład umowa chadziacka miała wprowadzić pełne uprawnienie narodu ruskiego, jak to się wtedy nazywało, a teraz by mówiono ukraińskiego, ale ona niestety nie została wykonana i być może to jest jedna z głównych przyczyn upadku Rzeczypospolitej, tej szlacheckiej. Czyli przerobienie monarchii, znaczy dwóch obojga Rzeczypospolitej obojga narodów, no, tą trojga narodów. To próbował wprowadzić dopiero no, dyktator Powstania Styczniowego i na pieczątce rządu narodowego są trzy emblematy. Jest orzeł Polski, pogoń litewska i Michał Archanioł jako symbol Rusi. Nie widły szatańskie, czyli tryzub, tylko święty Archanioł Michał. A bo nie było wtedy jeszcze tego tryzuba, wtedy święty Michał Archanioł był symbolem Rusi. I zresztą Wielka Ruś nadal pielęgnuje ten, powiedzmy, symbol. No więc tutaj to jest bardzo istotna sprawa. W bizantyjskiej źródłem prawa jest wola biurokracji, no to w Unii Europejskiej u nas tak jest.
Rosji to jest, tak można powiedzieć, trochę po bizantyjsku, trochę po turańsku, a jest też komponent łaciński. Nie wiem, jak to się długo utrzyma. Nie chcę robić prognoz. Co ja będę robił za darmo prognozy dla ekscelencji prezydenta Putina? Zauważam, że są tam trzy elementy cywilizacyjne. Czy bizantynizm, czy turańszczyzna dominuje, to nie podejmuje się w tej chwili rozstrzygać. Łacińska jest zdecydowanie na trzecim miejscu, ale jest. No, toleruje się opozycję. I to nawet taką krytykującą samego, samą ekscelencję prezydenta. No. A to bardzo ciekawe, bo Korwin-Mikke w ten sposób tytułuje, to jest prawidłowa nomenklatura. O prezydencie się mówi ekscelencja. Tak jak o biskupie. Dalej. No, w Polsce. Przedrozbiorowej oczywiście źródłem prawa była wola społeczności. No to jest ta decyzyjna część społeczności, czyli pełnoprawna. To była szlachta, z tym, że u nas procent szlachty był największy na świecie. Bo to było około 10%. W tym, nazwijmy to, historycznym roczniku statystycznym, co wydał GUS, mamy bardzo ciekawe dane. Na przykład na Mazowszu było chyba 20-kilka% szlachty. To ciekawa rzecz. A były takie tereny, gdzie było tylko kilka. Średnio to było około 10%. Tak, ale na zawsze poddałem się do tego. No tu było oczywiście te statystykę robiła szlachta zasiankowa. No też. No głównie ta, bo też szlachty ziemiańskiej było mniej. Na przykład przed wojną w Polsce, no według stanu z końca lat 30. to ziemiaństwa było 100 kilkadziesiąt tysięcy, jakie 150 czy 160, to prawie nie pamiętam, ale to jest ten czas wielkości. No to jest mniej niż 0,5% populacji. I tak samo szlachty ziemiańskiej, czyli takie, co miała już te duże majątki ziemskie, a nie rzędu chłopskich gospodarstw. Umownie ustalono te granice na 50 hektarach, ale to już powiedzmy w Polsce niepodległy i PRL to przejęła jak najbardziej. No to proszę was, ta szlachta zasiankowa w PRL-u była kategoryzowana jako chłopi. No tak, to jest logiczne. Dlatego dawano im święty spokój, jeżeli się nie mieszali w jakieś działania zbrojne czy polityczne, antyustrojowe, ale to inna sprawa. Natomiast jako taki, czyli ich w sobie traktowano jako chłopów. No, czy nie byli zachwyceni, ale bardzo pielęgnowali te tradycje szlacheckie, nawet dokumenty przechowywali, ale dzięki temu mogli przetrwać. Bo reforma rolna ich nie dotyczyła. Tak, tak. Ale różnice można było dostrzec pomiędzy tymi ludźmi bez wielkiej trudności. Bo na przykład chałupy chłopskie, to wiem z takiego opisu szlachty zaściankowej pochodzenia tatarskiego na Białorusi obecnej, rejon Dawid Brudka i powiat Słonimski. To tam wieś białoruska to się charakteryzowała tym, że chałupy były po prostu bez ganków. A we wsiach, gdzie mieszkali zagrodowcy, to były ganki oczywiście. I tak, oczywiście, styl dworski. Ci to już byli katolikami albo prawosławnymi z dziada pradziada, nie znali z reguły polskiego, więc mówili też po białorusku. Często byli biedniejsi od tych białoruskich chłopów, a nawet u nich pracowali, ale kobiety pracowały uprawiając ziemię w rękawiczkach zawsze. Tak. I ten. Jak się tych ludzi pytało, kim oni są, to zawsze oni mówili, niezależnie od swojego tatarskiego pochodzenia, że oni są polskimi szlachcicami, nawet jak języka polskiego nie znali. A religijnie 60% to byli prawosławni, 40% rzymskokatolicy. No więc też było, jak już... A jak nazywali tych białoruskich chłopów, którzy często pracowali, że to są chamy po prostu.
No to takie wyobrażenie takiego. Co nie było żadną pejoratywną, tylko nie, to są w tych czasach niższego stanu. To teraz jest pejoratywne, a wtedy nie było. Tylko tyle. Ale pracuje ciekawa rzecz, że też oczywiście była szlachta tak zwana jerozolimska, czyli to albo byli szlachcice, którzy dostawali szlachectwo, jak się ochrzcili, czyli porzucili wyznanie mojżeszowe, tych było bardzo dużo, zwłaszcza na Litwie, ale też byli tacy już znacznie mniej liczni, którzy zachowywali wyznanie mojżeszowe i też dostawali szlachectwo. W książce Korwina, ale żaden krewny nikiego, wydane w 1939 roku, jest osobny tom Szlachta Mojżeszowa, osobny tam szlachta neoficka. Z tej szlachty neofickiej to nawet mamy bardzo ciekawe dwa wywody genealogiczne. Jeden barona Rothschilda i drugi barona Henningsteina. Parę pokoleń wstecz wykazali szlacheckie pochodzenie, bo to o to chodzi. Po pierwsze, oczywiście to jest zakon katolicki, więc musi być wyznania katolickiego, ale tam się wykazuje genealogię szlachecką, więc mieli przodków, nie pamiętam do którego pokolenia, ale w 6 to już tam 8 czy 16 przodków w tym ostatnim pokoleniu musieli wykazać. No, a generalnie dla określenia szlachty pochodzenia żydowskiego był używany taki termin szlachta jerozolimska. To nie chodziło o potomków wypraw, tych rycerstwa, co robiło wyprawy krzyżowe, tak? Tylko chodziło właśnie o pochodzenie od Żydów w rozumieniu wyznaniowym. Oczywiście, bo wtedy tylko ta definicja funkcjonowała. Jak się ochrzcił, to już tylko można było mówić o pochodzeniu żydowskim, tak jak o pochodzeniu szlacheckim. Nie wiem, jak ze szlachtą pochodzenia żydowskiego, ale szlachta tatarska, czyli ale wyznająca islam sunnicki, nie mogła uczestniczyć w sejmikach i nie mogła do Sejmu kandydować. Ale jak jakiś ród przeszedł na katolicyzm, czy nawet na prawosławie, no to już mieli wszelkie pełne prawa szlacheckie i sejmikowanie. I tak, to jest ciekawe, z tym, że proszę pana, to nie było wywołane nietolerancją religijną, tylko chodziło o to, że Polska była przed murzem chrześcijańska i wolowała z imperium islamską, więc to były względy kontrwywiadowcze, a na sejmach, sejmikach podejmowano decyzje dotyczące walki z chociaż wojskowo, no to ludność muzułmańska walczyła przeciwko Turkom i Tatarom. Jak najbardziej, czyli można powiedzieć, że ale tylko w wojsku mogli pełnić służbę liniową, ale jak najbardziej, ale już w gremiach politycznych decydujących o zastosowaniu wojska, to już nie ze względu na bezpieczeństwo. Jak przechodzili na chrześcijaństwo, no to od razu już mieli wszystkie prawa, tak jak cała inna. To już nie było żadnego problemu. Tylko na przykład dobrym przykładem jest pradziadek Henryka Sienkiewicza. O właśnie. A ten obecny minister? To jest z kolei prawnuk Henryka Sienkiewicza. Tak jest. Prawnuk, czy chyba. Tak jest. No więc proszę was, co jest tutaj ważne, to że sejmy i sejmiki to były organy, które stanowiły prawo. Więc chodziło o to, żeby do tych, powiedzmy, gremiów ktoś, kto mógł mieć jakieś związki religijne, a pan islam jest religią całościową, nie mogli wchodzić ludzie, którzy mają jakieś związki. A szczególnie, że i ci byli sunnitami, i ci z Turcji, i z Krymu też sunnici. Więc to jest to i ten sam odłam. No to jest jeszcze dodatkowo. To zresztą z analogicznych względów w armii izraelskiej nie służą
obywatele Izraela, ale muzułmanie, Palestyńczycy, Arabowie. No. Chociaż sprawdzałem, to jest ciekawa historia. Od strony prawnej w zasadzie ich też obowiązuje powszechna służba wojskowa, więc pod względem prawnym to nawet tutaj nie ma różnicy, ale faktycznie bardzo łatwo uzyskują zwolnienie ze służby wojskowej, więc można powiedzieć, że dla ludzi, którzy nie lubią służyć w wojsku, to jest jakiś przywilej faktyczny. Także stan faktycznie jest taki, że ci Arabowie z obywatelstwem izraelskim w wojsku izraelskim nie służą, ale formalnie mają te same prawa. No, ale oni nie chcą. Ale może jest oni z tych ułatwień, nie, że tak powiem, w stosowaniu norm prawnych, że nie muszą służyć wojsku, bardzo chętnie korzystają. I o to nie mają żadnych pretensji. Ale patrzcie, że tutaj no, Izrael w jakimś sensie kontynuuje tradycję dawnej Polski przedrozbiorowej. Właśnie na odcinku żołnierzy muzułmanów. Z tym, że no, poszli tutaj dalej, bo to jest ludność wewnątrz. Jakby Polska miała wojnę wewnętrzną, wojnę domową z muzułmanami, no to już nie wiem, jakby to było. Być może by to było tak jak w Izraelu. Ale to już są hipotezy, bo wojna zawsze wpływa na osłabienie cywilizacji łacińskiej. To jest automatyzm. I to nie musi być żaden proces sterowany, złośliwie przez kogoś. Dlaczego akurat w okresie dwudziestolecia Piłsudski i jego obóz, no, który stosował właśnie metody turańskie, wygrał i musiał on sprawować władzę? Dlatego, że było zagrożenie militarne z dwóch stron. Czyli myśmy właściwie byli w stanie niewypowiedzianej wojny. I wywiad niemiecki robił co mógł, żeby to państwo rozwalić od środka. I wywiad radziecki robił to samo. I w stanie wojennym, w stanie faktycznej wojny informacyjnej, to trudno było inaczej, zwłaszcza, że proszę Państwa, obóz Piłsudskiego miał fantastyczną dwójkę i fantastyczną policję, a obóz narodowy, jak chodzi o kontrwywiad, to on był pod zdechłym Mazurkiem, za przeproszenie. Obóz Dmowskiego był penetrowany przez organy walki informacyjnej piłsudczykowskie na wszystkie boki i strony, ale to innym razem możemy ten temat omówić z udokumentowaniem pewnych rzeczy. Także uważam, że te metody marszałka miały w tamtym okresie swoje uzasadnienie. Po prostu on dopuszczał tylko tyle cywilizacji łacińskiej, żeby to nie rozwalało państwa od środka, państwa, które było w stanie właściwie wojny informacyjnej. W Zjednoczonym Królestwie przecież Churchill też był faktycznie dyktatorem, a organy policji i kontrwywiadu miały uprawnienia nie mniejsze jak, no większe niż organy analogiczne w Polsce przedwojennej. Nawet Churchill chodził w mundurze bardzo często, tak jak, znaczy on tam był jakimś lordem admiralicji czy kimś. On w ogóle był początkowo wojskowym zawodowym. Przyszedłeś. Tak, to nie był, to nie był taki przyszywany wojskowy przez Iran. Zdjęcie z Jałty, to jest tak, tylko Roosevelt po cywilu, a Stalin i Churchill w mundurach. Tak, no i teraz proszę Państwa, zresztą Ameryka się też turanizuje, prowadząc te wojny tak zwaną z terroryzmem. Teraz to już nie z terroryzmem. Proszę Państwa, i wreszcie trzecia, przepraszam, szósta sprawa. Szósta sprawa to jest, proszę Państwa, no istnienie świadomości narodowej. Istnienie świadomości narodowej. To jest bardzo istotna rzecz i no, ja
Koneczny podkreślał, to warunkiem powstania świadomości narodowej jest spełnienie tamtych poprzednich pięciu wyróżników. Ale wiecie, Koneczny to pisał 3/4 wieku temu. W międzyczasie nastąpiły procesy dekolonizacji, które ja obserwowałem. Już uzbrojony w tę wiedzę, jeszcze nawet na początku nie socjocybernetyczną, ale już Koneczny, Petrażycki, Piętka. No to proszę Państwa, uważam, że lepsza jest definicja Piętki. Naród jest to naczelny związek różnokrewny, obejmujący swoimi funkcjami wszystkie dziedziny życia. Koneczneńska definicja właściwie jest taka, że tylko pasuje do cywilizacji łacińskiej. Czyli według Piętki. Natomiast cywilizacja, natomiast definicja Piętki pasuje do wszystkich. I teologia narodu, której twórcami są sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II, o kardynał Wyszyński to zapoczątkował i mówił o tym, nie tylko w kazaniach, ale najwyraźniej o tym powiedział na audiencji udzielonej kierownictwu Ligi Narodowo-Demokratycznej, którym powiedział wyraźnie tak. Chrystus powiedział do apostołów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody świata, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A mógł powiedzieć tak: idźcie i nauczajcie wszystkich ludzi na świecie, albo całą ludzkość jako taką amorficzną masę. Wyraźnie powiedział o narodach. I wystarczy otworzyć Biblię na odpowiednim cytacie i dokładnie tak będzie, jak powiedział prymas Wyszyński. Dokładnie. Tyle, że w oryginale, panie docencie, jest czyncie. Co jest? W oryginale to jest czyncie. Czyncie uczniów ze wszystkich narodów. W jakim oryginale? No, w Biblii. W oryginale. W oryginale aramejskim, bo to było pisane w języku aramejskim. Ja pierwszy raz słyszę takie odkrycie biblioznawcze. No w oryginale tak jest. W aramejskim oryginale? W greckim. Proszę pana, a gdzie pan widział oryginał grecki? I zna pan Grekę klasyczną? Żeby to sprawdzić, bo takie twierdzenia trzeba od razu weryfikować. Proszę pana, nie można się dać manipulować fałszerzom źródeł. We wszystkich dostępnych, no, żeby weryfikować, to musi pan znać grecki. No oczywiście Grekę klasyczną, to dziś zna Grekę klasyczną i ten, to coś takiego twierdzi, to trzeba go od razu zapytać. A zna pan Grekę klasyczną? No to niech pan sprawdzi. Niech się pan nauczy Greki, niech pan sprawdzi. Albo łacinę. No powiedzmy, później już obowiązujące teksty były po łacinie. No to trzeba spytać, czy zna pan łacinę. Ja sprawdzałem łaciński tekst i tam żadnych cięć nie ma. Natomiast we wszystkich znanych mi tłumaczeniach polskich ten fragment jest. No nie wiem, jak pan znajdzie jakieś wydanie po polsku, bo ponieważ dzisiaj ludzie nie znają, już nie mówię o aramejskim, ale nie znają ani greki, ani łaciny, no to trzeba by zobaczyć w polskim wydaniu. Tak, polskie zdanie są... Czyńcie uczniami, czy jak? I czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Czyńcie uczniów. No to narody są. No to nie ma w ogóle sprawy. Są narody, jak chodzi o narody. No to zależy z jakiego... Bo dawniej... Ale nie, no tam to jedno słowo, to proszę pana, nie jest żadne cięcie, tylko to jest kwestia po prostu idiomów. Przy tłumaczeniu idiomów powstają takie
dwuznaczności. Tylko że jak dla mnie, nie wiem jak dla pana, ale jak dla mnie to trochę to zmienia postać rzeczy, no bo czyńcie, no to czyńcie uczniów, a nauczajcie, to można iść i nauczać, ale czy się ich nauczy? Wie pan o to. A pan cybernetycznie powiedział. No właśnie. A wtedy nie, no to z punktu widzenia cybernetyki to można sprawdzić w polskich różnych tłumaczeniach. A polskie te dawniejsze są albo z wulgarów. To tak, to się zgadza. Że można iść i nauczać, ale czy się nauczy? To jest tak, czegoś, tak, czy nie? Tak. A cięcie, no to a cięcie. Nie, i to jest to się zgadza ze znanych tłumaczeń, a sprawdzałem to. Cięcie uczniom ze wszystkich narodów. Absolutnie. Czynić, to znaczy czynić skutecznie, tak, bo tak, cybernetycznym. Biblia jest najlepszym podręcznikiem cybernetyki społecznej. Bo niestety można nauczać nieskutecznie. No właśnie. Ale proszę pana, to jest. Także to, o to mi chodzi, że to mnie zmienia teraz. Trzeba było wytłumaczyć, proszę pana, ja jestem wolnomyślicielem, czyli wolno myślę i jestem misiem o bardzo małym rozumku, więc trzeba porządnie wytłumaczyć, żebym zrozumiał. Więc to oczywiście. Natomiast narody, a tu chodzi o narody, to we wszystkich znanych mi tłumaczeniach nie są. Tego jeszcze póki co nie przeinaczyli. I prymas Wyszyński właśnie to podkreślił. A Jan Paweł II wydał całą książkę. To jest właściwie ostatnie jego dzieło. Testament. Pamięć i tożsamość. I tam mówi, że naród jest podobnie jak rodzina jest niezastępowalnym rodzajem związku społecznego. Ja bym jeszcze dodał do tego, że jest jeden naród, który ma obietnicę Chrystusa, że będzie istniał do końca świata. To jest naród żydowski. Więc... Ale teraz my chrześcijanie jesteśmy podobni tym prawdziwym narodem żydowskim. No tak się to interpretuje. No więc jakby się zniszczyło i tych Żydów starotestamentowych i chrześcijan, to będzie koniec świata. To zresztą można cybernetycznie udowodnić, ale i wtedy to już nie będzie akt wiary, tylko wiedzy. Nasz koniec świata. To właśnie zależy, jak się świat zdefiniuje. Proszę was, to jest ta sprawa, czyli definicja narodu Piętki Petrażyckiego jest tutaj. Czyli naród to jest naczelny związek. Różnokrewny naród. Mojali, posiadający swoje funkcje we wszystkich spełniający, posiadający swoje funkcje, spełniający czy mający we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Więc mamy Narodowy Bank Polski, obronę narodową, walutę narodową i tak dalej. Miałem, proszę was, akurat w Poznaniu w sobotę taki seminarium poświęcone szybkości cyrkulacji pieniądza, bo się na temat tych pieniędzy takie androny wygaduje, zwłaszcza tak zwani liberałowie androny, że no, tam zwłaszcza te wpływy demoliberalne jakieś były silne w tych dyskusjach, że uznałem za stosowne zrobić cały. No i proszę was, o co chodzi? Proszę porównać, ale to każdy już musi sam porównać, bo ja nie mam tutaj żadnych banknotów euro. Proszę wziąć, porównać, no choćby polskie złote. Tam jest napis, że banknoty Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Jest orzeł polski. Jest podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego. Na tamtych wzorach był podpis pani Gronkiewicz-Waltz, a tych obecnych jest Marka Belki. Marco Bello. A proszę zobaczyć na dowolnym banknocie euro. Nie ma nic z tych rzeczy. O, proszę, mamy. Nie ma polskich. Ale polski. Ale proszę,
ja nie mam euro, ale syn, który jeździ za granicę i wymienia złote na euro, obiecał mi, że przy najbliższej okazji jeden banknot dla mnie zachowa i nie będzie z powrotem wymieniał na złotówki. Ale na dolarze też nie ma. Jest tylko in God we trust. Dolar, proszę pana, jest emitowany nie przez państwo amerykańskie, tylko przez prywatną firmę. No to jest analogiczna sytuacja. Ale przynajmniej, proszę pana, ma pan tam tyle symboli wolnomularskich, że można powiedzieć wolnomularstwo. Niejako pośrednio patruje na tajemniczo. Ale w których? Tylko w dolarach, czy w euro też? Na euro nie ma nic. Aha, czyli się kryje. Nic. Na dolarze australijskim jest słowo pisane, bo on akurat. Jest. A na euro nie ma nic. Ani instytucji. Ale widzę, to widzę, na górze są cztery takie skróty. To jest głową państwa australijskiego. No, tam, jest, oznaczające nie wiadomo co. Literowe skróty. Czterech, nie wiadomo czego. Ale też nie wiadomo, czy to są, czy to jest jakiś shift, czy to ma być gwarant. Nie ma stwierdzenia, że te bilety są prawnym środkiem płatniczym. Kto chce, to je może przyjmować, kto nie chce, to nie musi. I wystarczy tylko poderwać zaufanie do tego. Koniec. Nie ma żadnego aparatu państwowego czy quasi państwowego, który by wymusił przyjmowania tego. Nie musi. Sorry, winę tu. I przyjmowanie czegoś takiego, co nie jest przez nikogo gwarantowane, to jest szaleństwo zupełne. Dobrze, więc to jest, proszę państwa, charakterystyka. A że mamy jeszcze czas, to możemy sobie omówić genezę tej cywilizacji łacińskiej. Jak ona powstawała? Ano, zaraz, bo ja prowadzę statystykę. Czy kolega teraz dopiero przyszedł, to mógł go do statystyki doliczyć? Teraz dopiero. No dobrze. A co tam, jeden kolega wyszedł i tak myślę, przyszedł, ale jakoś się zmienił. My tu w ogóle żadnych list obecności nic nie prowadzimy, ale statystyka jest ważna, bo no, chodzi o to, czy uczestnictwo rośnie, czy maleje. I to nie jest tylko moje przyzwyczajenie jako wykładowcy między innymi metod statystycznych w naukach społecznych, ale przede wszystkim operacyjnie. No. Mieliśmy taki przypadek z jedną grupą we Wrocławiu. Na początek po 20 kilka osób przychodziło. Super! A później tak malała ta frekwencja, w końcu przyszły dwie osoby. No to przestałem tam jeździć. Prawda? To szkoda czasu. No później już nawet nie wypada prosić dwóch osób, żeby pokryły koszty przyjazdu, no bo to za duże obciążenie, to już wolałem wziąć to na siebie. No tu nie ma tego problemu, bo ja sobie wychodzę z domu, więc nawet nie muszę prosić. Charité. Więc proszę was, no to po prostu przestałem i teraz jak mnie tam proszą, żeby podobno powstała grupa, gdzie mieli ileś tam spotkań z naszymi wykładowcami, z Andrzejem Wrotką na czele, z panem Węgrzynem, namawiają, to ja cały czas się jakoś od tego, odsuwam to. Prędzej czy później być może będę musiał tam zacząć jeździć. Reaktancja systemu teraz. Tak, ale no już masz takie parę informacje. Z nauki o cywilizacjach to im zaproponuję, żeby jeździł
mój kolega Grzegorz Dorobek, on już ten temat ma opanowany, to już będę miał rok mniej jeżdżenia tam. Może ktoś się wyspecjalizuje już w tych innych tematach i będzie jeździł zamiast mnie. Poza tym przerobić się można tylko raz, czyli się uczy dość. Moja zasada jest nigdy dwa razy nie popełniać tego samego błędu. Ja nie wnikam, co winien, nie winien. To nieważne. Tu chodzi o zasadę działania, a nie o oskarżania. Zauważcie, że ja nikogo o nic nie oskarżam, ja tylko informuję. No więc proszę was, ale cieszy mnie, że kolega właśnie do Biblii podszedł, no, kolega Paweł cybernetycznie. Tylko ja w pierwszej chwili nie zrozumiałem, że to o to chodzi. To znaczy kolega myślał, że ja mam więcej parę informacji związanych z tym tekstem. A ja miałem, ale z inną częścią tego tekstu. Dawniej było czyńcie, tak Chrystus powiedział do apostołów, czyli chodzi o nie tylko generowanie reakcji, ale i o rezultat, czyli czyńcie skutecznie, a teraz już jest bez tego czyńcie. Poza tym problem jest w tym, że ta nasza tysiąclatka to ma te imprimatury, a jest tam trochę herezji jest. Tak jak na przykład jak się sprawdzi, jak jest w greckim czy po łacinie, to jest zupełnie inaczej. Tak, a u nas to jest na przykład, że Jezus niby mówi do świętego Piotra, zejdź mi z oczu szatanie. A kilka kartek wcześniej jest, ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale. I niestety dużo ludzi źle tłumaczy, że właśnie słowo satano to jest szatanie. A to jest guzi prawda, bo satano to jest zejdź mi z oczu ty, który się sprzeciwiasz. Czyli u nas w polskim tłumaczeniu powinno być zejdź mi z oczu ty, który się sprzeciwiasz, a nie szatanie. Przecież znowu opuścili. Tak. Ocenzurowali. Mm-hmm. No proszę pana, tu nawet nie trzeba znać ani greki, ani łaciny. Tylko dawne wydania Biblii i porównać, żeby udowodnić to, co pan powiedział. Ale niestety dla wielu ludzi słowo satano, nie wiem, czy to jest z hebrajskiego, czy z greki, to uważają, że po polsku to jest tłumaczenie szatania, ale nieprawda, satano może brzmi podobnie do słowa szatania, ale to znaczy zejdź ty, który się sprzeciwia. Przeciwnik. No. Oczywiście, proszę pana, to jest właśnie typowy idiom. Mm-hmm. Który można różnie tłumaczyć. Dlatego właśnie, panie docencie, świętej pamięci, szkoda, że już nie żyje, profesor doktor habilitowany, ta Anna Świderkówna, to się cholernie męczyła, gdy czytała polską Biblię. Tą tysiąc lat. Dlatego... Porządny tekst. Mm-hmm. Nie denerwowałaś. No to proszę pana, mogę panu powiedzieć, i on to tak wkurzało. Profesor Bogdanowicz żył jeszcze w latach 70. I on umarł w 86 roku. Jak te wszystkie, no powiedzmy, nowinki posoborowe po Watykanum Sekundum wchodziły i wyszło pierwsze posoborowe tłumaczenie Biblii. Pan Bogdanowicz, który sam był bardzo biegły w teologii, chciał zresztą w ogóle zostać księdzem. I wziął, tak zespół zrobił, wziął do pomocy teologów księży, więc już można powiedzieć zawodowych teologów. I znaleźli w tym pierwszym wydaniu cztery poważne herezje i 40 kilka takich małych. Ale ponieważ wtedy żył nie tylko kardynał Wyszyński, ale i kardynał, ówczesny kardynał Wojtyła, to oni bardzo cenili zdanie profesora Bogdanowicza, stale z nimi korespondował, wyszła. Duchowni te, o
archeologowie wysłali w tej sprawie memoriał do prymasa, ponieważ prymas znał teologię przedwojenną, nazwijmy to. To już w następnym wydaniu Biblii, no, nie wiem czy wszystkie, ale błędy usunięto, ale jak się okazuje, nie wszystkie. Tak kolega twierdzi. A niedawno nawet na tej grupie harcerskiej seminaryjnej też ten temat wypłynął. Przy okazji społecznych procesów poznawczych. I wtedy, proszę was, zapewniał mnie jeden z pobożnych druhów, że tak, po tym memoriale profesora Bogdanowicza wszystkie te herezje zostały usunięte. Kolega twierdzi, a na podstawie ekspertyz, no warto by to posprawdzać, ale że jakieś tam herezje zostały. Jeszcze jest jeden. No w ogóle teraz usunięto pojęcie herezji z języka. W obiegowym języku, powiedzmy, kapłanów. Jeszcze jest jeden rzymskokatolicki drobny, słowo herezja prawie nie występuje. Jeszcze jest jeden drobny problem, jeśli akurat chodzi o tą sytuację, ponieważ jeżeli się tłumaczy Biblię z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego lub z aramejskiego, słowo określające w tamtych językach złego ducha, czyli szatana, jak i przeciwnika, w sensie człowieka, który ma inne zdanie niż ja, to jest dokładnie to samo słowo, tylko no, zależy od kontekstu. Więc po prostu jak ci tłumaczyli... To jest to słowo satanos. To jest chyba greckie już dopiero. Tam jest jakoś jeszcze jakieś inne, no semickie słowo określające. Może Belial, czy jakoś tak. To jest to samo słowo. Baal, no to jest podobne, no, oczywiście, bo to wszystko z bożek pogańskie, ale to są, no wiadomo, że demony się dojdzie do tego. A to już jest jeszcze trzecia sprawa, w ogóle nie mająca nic wspólnego z tym. I po prostu jak tak na pałę ktoś tu zaczął sobór i tak dalej, mówią, żeby tłumaczyć z języków oryginalnych i tłumaczy słowo o słowo, bez rozumienia kontekstu tego wszystkiego, no to takie dziwne herezje i cyrki no, wychodzą. Niezamierzone zresztą. Czasami może nawet niezamierzone. Chociaż też pewnie byli tacy, którzy słuchajcie, ja celowo nie wiem, ja nie wiem, co jest bardziej niebezpieczne. Czy celowa dywersja nieprzyjaciela, czy niezamierzona dywersja ignorantów po prostu. Którzy no dajmy na to języka nie znają, albo nie wiedzą, że trzeba badać całościowo, systemowo. Ale nie wiedzą, że w tamtych językach to samo słowo mogło oznaczać coś zupełnie innego i przekalkowywują na nasz język, coś co zupełnie nie ma, bo rzeczywiście to dziwnie wygląda, bo ja od dziecka słyszałem tę Ewangelię w kościele i dlaczego je nazywa, może że Piotr był kuszony przez szatana, dlaczego on tak akurat mi powiedział, tak bardzo dosadnie. No właśnie, chodziło o coś. No właśnie. Więc słuchajcie, to przechodzimy do wpływów, no do genezy cywilizacji łacińskiej. Więc proces sformowania cywilizacji łacińskiej zaczął się, proszę was, no już będę teraz jak marszałek Piłsudski z zegarkiem w ręku prowadził naszą rozmowę. Otóż zaczęło się to od procesów poznawczych, to znaczy od Grecji. A ściślej mówiąc, w cywilizacji grecko-ateńskiej, bo w Grecji starożytnej co miasto to była inna cywilizacja niemalże. W Atenach była ateńska, a wsparcie była zupełnie inna, spartańska, no, zbliżona do turajszczyzny. Zanim Koneczny wprowadził pojęcie cywilizacji turańskiej, to używano pojęcia model spartański. Przedwojennych różnych publikacjach. Teraz by to była cywilizacja spartańska trochę. To mogło być cywilizacja spartańska, tak. I teraz proszę was, ten przełom w Grecji, w Atenach ściśle mówiąc, w tej ateńskiej Grecji, no Ateny zresztą stworzyły całe imperium, więc od tego momentu można mówić o
o greckiej cywilizacji w jakimś tam stopniu. No i proszę was, o co tutaj chodziło i na czym ten przełom polegał? Otóż Medcy Greccy, późniejsi Medcy Greccy, można by tak powiedzieć, jeździli do Egiptu i starali się dostąpić tajemniczenia, żeby posiąść tę wiedzę, to oprogramowanie, jakbyśmy powiedzieli, informacyjne, które było udziałem kapłanów egipskich. Z tym, że kapłani egipscy uznawali zasadę, że dostęp do wiedzy, trochę tak jak car Mikołaj I, że dostęp do wiedzy powinien być uwarunkowany, zależny od pozycji społecznej. Jeden, powiedzmy, plebs powinny wiedzy mieć tylko tyle, ile jest konieczne do wykonywania tych czynności, które mają wykonywać, a później im wyższy szczebel wtajemniczenia, tym wyższa pozycja społeczna, albo odwrotnie. Im wyższa pozycja społeczna, tym głębszy szczebel wtajemniczenia. Oczywiście władca państwa, faraon, bynajmniej nie musiał mieć najwyższego szczebla wtajemniczenia. Chociaż mogli mu tłumaczyć, że to tak, tak, to jest ten najwyższy szczebel. To myśmy, widzę, tą metodę egipską stosowali. Czy kapłani faraonem? No oczywiście, że pośrednio sterowali kapłani faraonem i to bardzo ładnie opisał Prus w faraonie. Tak, oczywiście. To jest oparte na porządnej wiedzy historycznej. To nie jest fantazja literacka. Zresztą to dzieło bardzo cenił Stalin i mówił, że o, to jest właśnie jedyna powieść, która opisuje porządny mechanizm władzy. Zresztą nawiasem mówiąc, w pewnych organach NATO też ta metoda jest stosowana. To znaczy tam jak wtajemniczają kogoś na jakiś tam szczebel, to mówią, że to już teraz tam jest na najwyższym szczeblu. Ale jeśli zakwalifikują go na podstawie obserwacji jego zachowań, a nie ankiet jakiś tam, nie psychologicznych badań, tylko jego działań. Jak go zakwalifikują na wyższy szczebel wtajemniczenia, to się dowie, że jest wyższy jeszcze szczebel. I tak nigdy nie wie, czy to jest ten ostatni. To samo, proszę państwa, dokładnie to samo stosowaliśmy w lidze. I ja muszę powiedzieć szczerze, że ja nie wiem, czy i ile było nade mną tych szczebli. Ja pojęcia nie mam, naprawdę nie mam pojęcia, bo przy tym modelu to nigdy nie wiem. To jest ta zakawyka, ale w cywilizacji łacińskiej to jest absolutnie niepotrzebne. Tego rodzaju chwyty manipulacyjne, jak to się teraz określa, ale w pewnych warunkach zagrożenia, bo kapłani widać uważali, że największym zagrożeniem jest potłoch, któremu się przewróci wełbie od nadmiernej wiedzy, no to uznawano to za konieczne. Ja jestem zwolennikiem, proszę państwa, polskiego modelu. To znaczy, on się tym różnił od modelu francuskiego. Są dwa modele, można powiedzieć, przemian rewolucyjnych. Jeden model to jest francuski, polegający na tym, że trzeba zniszczyć te klasy panujące i na ich trupie zbudować nowy porządek. Bolszewicy poszli drogą francuską, o czym zresztą pisał i Trocki, i Lenin. Żadna tajemnica. A jest model polski. Model polski polega na tym, żeby cały naród uszlachcić. Czyli tam jest gramotnie daloj, a tu jest odwrotnie. Wszystkich górę. I dlatego myśmy byli tak znienawidzeni przez te państwa sąsiednie, które dokładnie odwrotny model stosowały. A nieszczęście nasze polegało na tym, żebyśmy byli zapatrzeni w Zachód,
gdzie dominował model francuski, może nawet przez szacunek dla Zjednoczonego Królestwa można go nazwać też modelem cromwellowskim. O! Właśnie Cromwell pierwszy go zastosował. Ale ponieważ ta rewolucja cromwellowska to tylko dotyczyła Wielkiej Brytanii, a francuska poszła na cały świat ten model. A skąd ta różnica, jeżeli tu i tu była cywilizacja łacińska, niby? No właśnie, widzi pan to słowo, niby. Bo Kościuszko to w sumie próbował model francuski przeprowadzić u nas, ale nie wyszło. Wiele znaczy, proszę pana. To znaczy, mnie się wydaje, że od rewolucji Cromwella łacińskość Wielkiej Brytanii stoi pod wielkim znakiem zapytania. To znaczy, tam były i są jeszcze elementy cywilizacji łacińskiej, ale to już idzie w kierunku turanizacji. Co zresztą socjocybernetycznie jest nieuchronne, dlatego że właściwie po rewolucji Cromwella Anglia zaczęła budować imperium. A przy budowaniu imperium, dla imperium, cywilizacja łacińska się nie nadawała. Tam trzeba było model turański stosować. Czyli Wielka Brytania to jest mieszanka cywilizacji od Cromwella poczynając. No. Turańsko-łacińska. Ta rewolucja u siebie też w Anglii? To jest takie powiedzenie, nie może być wolnym ten, kto ciemierzy obcych. To znaczy, to jest problem po prostu socjologiczny, personalny. Najbardziej dynamiczne elementy z Wielkiej Brytanii, a w sumie jak można szacować na podstawie statystyk, co najmniej równowartość 9 milionów, czyli cirka 20% populacji poszło kolonizować kolonie. To był najbardziej dynamiczny element. I teraz jest taka sprawa, albo oni prędzej czy później się zbuntują i zresztą się zbuntowali. Przecież elita brytyjska zrobiła pierwszy bunt no, w późniejszych Stanach Zjednoczonych. To byli przecież no, pochodzenia brytyjskiego wszyscy. Dalej, korzystało z różnych okazji, żeby zamieniać status kolonii na dominium, a później się odrywać. Ale to tylko sytuacja, znaczy z tymi dominiami to też się nie do końca oderwali, bo przecież... No tak, ale już władzy tam centralna żadnej nie ma, no tylko jest symbol, no tam w Kanadzie, jak miałem prelekcję, pan Stanisław wydają salę, w takim kombatanckim kanadyjskim zjednoczeniu, no i tam pod portretem królowej miałem prelekcję, ale już ta królowa tam żadnej władzy nie ma. No to ja o tym będę mówił właśnie. Ja będę, no tak, tak. Absolutnie tak, będę o tym mówił ze szczegółami. Czy można z tego, co pan mówi, taki wniosek wyciągnąć, że kultura łacińska, że system wartości, cywilizacja łacińska jakby działa tylko w małych społecznościach. Nie, niekoniecznie. Ale większa społeczność. Tu chodzi o zróżnicowanie cywilizacyjne. Co do wielkości społeczeństw, to jest takie prawo już w cybernetycznej teorii układów samodzielnych, że układy o niepowstrzymywanej rozbudowie prędzej kończą swoją egzystencję. Można to już obserwować od Imperium Aleksandra Wielkiego, ale to jest inny temat. Tutaj chodzi o to, że w aspekcie tym cywilizacyjnym to nie chodzi akurat o to prawo, bo to już jest czysto cybernetyczne prawo, natomiast tutaj chodzi o to, że społeczności, które są zróżnicowane cywilizacyjnie, wykazują tendencję do rozpadu. A jak będziemy to siłą utrzymywać, to zaczyna się turanizacja. Bo takimi imperiami można w sytuacjach
niekryzysowych można sterować przy pomocy cywilizacji bizantyjskiej, Unia Europejska, o której powiedział jeden z czołowych, chyba Milton Friedman to powiedział, jedny pan z niemieli, że euro to piękny projekt, ale na dobrą pogodę, spłynie przy pierwszym deszczu. I to jest to. Wielonarodowe struktury to piękne projekty, ale w ustabilizowanej sytuacji wtedy można tym sterować po bizantyjsku, ale cywilizacja bizantyjska krępuje rozwój, bo musi krępować po to, żeby istnieć. Jak się zaczyna dynamizacja, czy to związana z wojną, czy z burzliwym rozwojem gospodarczym, Bizantynii spada i albo się rozpada ta wielonarodowa struktura, albo jeśli się chce utrzymywać, to trzeba iść w metody turańskie. To Ameryka w tej chwili robi w swoim neoimperium neokolonialnym. Więc proszę Was, tutaj Grecy, mędrcy Grecy, wracam do głównego nurtu, i tam starali się zdobyć to wtajemniczenie. Ale kapłani blokowali niewtajemniczonym dostęp do tej wiedzy, a mędrcy Greccy po tym wtajemniczeniu przyjeżdżali, wracali do kraju, nie zostawali na emigracji w roli kapłanów, tylko wracali do kraju i publicznie nauczali Gaju Akademosa, tak jak my to robimy po seminarium. Idziemy do Stegneńskiego Gaju Akademosa, a tam każdy może sobie przyjść posłuchać. Jakoś ludzie nie chcą, no bo uważają, że nie wypada. W Parku Wylanowy jest takie miejsce, które się tak nazywa, więc... No proszę, no to my tutaj mamy. Nie gorsze. To się boją podejść do 20 osób. Gaju Stegnosa. Gajus, no tak, ja zauważyłem, że jak my tam stoimy i rajcujemy, to ludzie nas tak omijają. No trudno się dziwić. W tej chwili strach. Słuchajcie, w tej chwili ludzie się boją dużo więcej niż PRL-u. No może można to porównywać co najwyżej z okresem stalinowskim, ale już od 56 roku, nie wyłączając stanu wojennego, ludzie się bali mniej. Teraz się boją. Wierszyki krążą. Ale jednak w tej Polsce terroru i ucisku, ale jednak w tej Polsce sowieckiego wyzysku, w tej Polsce, którą władały ruskie nachajki, była praca dla wszystkich. I w czasy w górach jak z bajki. A w waszym rynkowym cudzie z tą pracą dla ludzi jak jest. Czy u was ludzie od świtu dnia niepewni, nocy niepewni do świtu mogą wywalczyć jakąś poprawę swego nędznego bytu i tak dalej. To jest zresztą parafraza kabaretu Hemana, żebyście wiedzieli. Tylko dostosowanie do współczesnych warunków. Ej, nauczali. Czyli tam powstała koncepcja podejścia do prawdy, czyli dążenie do poznania prawdy obiektywnej, a nie tylko takiej praktycznie użytecznej. Bo kapłani egipscy gromadzili wiedzę, którą praktycznie wykorzystywali albo w technice, albo do sterowania ludzi. A greckich mędrców interesowali prawda sama w sobie. I co więcej, prawda ogólnodostępna, czyli swoboda krążenia informacji, można by powiedzieć. I to jest pierwszy początek, zarodek cywilizacji łacińskiej w tym jednym punkcie. Ja powiedzmy sobie szczerze, myślę nad tym, czy by nie umieścić w przyszłości na pierwszym miejscu tego wyróżnika o prawdzie, bo on jest chyba kluczowy. Tam, gdzie pada prawda, tam się cywilizacja łacińska nie utrzyma.
Ale jeszcze jest jedna rzecz, że właśnie jak po 1989 roku zaczął się najazd na Kościół katolicki w Polsce, no to jednym z argumentów, między innymi Gazety Wyborczej i tego środowiska przeciwko Kościołowi było to, że księża katoliccy, mówię o pierwszej połowie lat 90., żeby było jasne, okresie 20 lat temu z kawałeczkiem, z hakiem, że księża katoliccy manipulują ludźmi wierzącymi w taki sam sposób, jak kapłani egipscy masami w Egipcie. Czyli wniosek z tego podważanie wiary, że to wszystko jest nieprawda i że to wszystko jest umiejętnie manipulowane. A jako dowód, no to macie to, co robili kapłani egipscy ze swoim społeczeństwem. Proszę i tego pana, typu to oczywiście takie rozumowanie. A chodzi o to, żeby ludzie odciągnąć od wiary i od kościoła. Jest, proszę, to nie, to jest bardzo ciekawa uwaga. To jest dobre sterowniczo, ale tylko w stosunku do ludzi, którzy nie mają pojęcia o historii Kościoła. Dlatego napisałem książkę Historia systemu sterowania społecznego Kościoła katolickiego, żeby pokazać, jak to było, bo z punktu widzenia procesów sterowania, tu mówimy o tym, a nie o religii jako takiej, to mieliśmy różne okresy w historii Kościoła, ale ten okres, w którym ja pobierałem naukę religii, to był jeszcze okres, no powiedzmy, lata 40-50. No to właśnie Kościół był ostoją porządnej nauki. W okresie, kiedy towarzysze usunęli propedeutykę filozofii z programu szkół średnich, a to był wstęp do barbaryzacji elity czy pseudoelity, to proszę Państwa, ja się filozofii uczyłem na lekcjach religii, bo lekcje religii w ostatnich trzech klasach liceum to były tak, jeden rok historii Kościoła z wszystkimi informacjami dotyczącymi różnych, no nawet zbrodni, które popełniali najwyżsi dygnitarze kościelne. Nie ukrywano tego. Dowodem jest historia kościoła księdza profesora Umińskiego, z której ja korzystałem garściami, pisząc tę moją książkę. Następny rok, przez rok dogmatyka. I po to, żeby zrozumieć dogmatykę, to mieliśmy, no katechetę mnie uczył propedeutyki filozofii, bo inaczej to ta nauka religii by wisiała nawet nie w powietrzu, w próżni. Trzeci rok, znaczy maturalna klasa, to było etyka, ale z całą argumentacją rozumową, naukową, na przykład o psychopatologii środków antykoncepcyjnych. Proszę na tych lekcjach teraz uświadomienia seksualnego, czy jak się to tam nazywa, już nie wiem nawet. Czy tam cokolwiek uczą o psychopatologii środków antykoncepcyjnych? Pytajcie tych. No ja nie wiem, to jest zadanie dla was. Sprawdźcie i później powiedzcie. Zapytajcie tych ludzi, czy oni w ogóle wiedzą o czymś takim. Nas tego uczył ksiądz na religii, na podstawie wiedzy medycznej. A Koneczny odkrył, że religia rzymskokatolicka jest jedyną religią naukową. To byśmy omawiali. Ale ponieważ, no, ja tu muszę trochę się zabawić w adwokata Gazety Wyborczej. No tak, bo jak się obserwuje zachowanie niektórych osób duchownych, nie będę tu statystycznie tego rangował, ale niektórych osób duchownych, to one tak właśnie traktują religię, jakby były kapłanami starożytnego Egiptu, a nie kapłanami religii rzymskokatolickiej. Przecież to może być agentura, która uwiarygadnia właśnie te tezy. No, tak, może być agentura, ale nie tłumaczmy wszystkiego agenturą. Najgorszą agenturą są ci ludzie, którzy nie są agentami, ale działają tak, jak gdyby byli agentami, bo nie mają żadnych zahamowań. A
nawet regularne na pewno ograniczenie. Mówi się, żeby się nie spawić. A agent nieświadomy nie ma żadnych ograniczeń. On idzie na maks. Bo on ma w dobrej wierze. Więc ja już nie chcę się bawić spiskową teorię dziejów. To są po prostu wyniki lenistwa intelektualnego w obozie katolickim współczesnym, co zresztą nie jest specyficzną cechą akurat katolików, bo lenistwo intelektualne jest w tej chwili absolutnie powszechne. Tak jak święty Jose Maria Escriva powiedział, że nie ma nic gorszego jak pracowity ignorant. Święte słowa. Tak. Zgadza się. Czytałem tę jego drogę. Tak. To chyba tak jest. Absolutnie to jest. Ja się bardziej boję takiego nie agenta działającego w dobrej wierze niż regularnego agenta. Musimy już kończyć, panie decencie, bo agenta, o którym wiem, że jest on agentem. To jest skarb bezcenny, który trzeba pielęgnować i manipulować, oczywiście, już powiem szczerze. I teraz dalszym etapem, jeszcze żeby to sfinalizować, to był Rzym, Republika Rzymska, która wprowadziła zasadę podporządkowania prawa etyce, no za nieetyczne postępowanie Cezar zdjął senatora rzymskiego. A na czym polegało to nieetyczne postępowanie, że w publicznym miejscu całował swoją żonę ślubną. Czyli teoretycznie nic takiego. Według naszych obecnych norm. Ale w Rzymie te normy były wyższe. I to nie były. To nie byli wierzący katolicy. Nie, no poganie, no jasne. Poganie jak najbardziej, kochani. Wielu katolików mogłoby się uczyć od tych pogan rzymskich w tym zakresie. Niewinne. Wprowadzono zasadę przewagi dominacji etyki nad prawem. O właśnie, o to chodzi. I wreszcie trzeci etap, trzeci powiedzmy stopień tworzenia przyszłej cywilizacji łacińskiej, o której mówimy, że wychował ją Kościół rzymskokatolicki. Kościół prowadził etykę katolicką. Bo ta etyka w starożytnym Rzymie, no to akurat w tym wypadku była ostrzejsza od katolickiej, ale w innych sprawach no to była zupełnie inna. A tutaj Kościół jako wychowawca etyczny i w imię dominacji etyki nad prawem postulował niezależność Kościoła od państwa i konieczność etycznego postępowania przez osoby publiczne, piastujące różne urzędy, godności i tak dalej. I to z uniwersalizmem się wiązało. To się wiązało z uniwersalizmem. Od państwa? Najbardziej. I konieczność? Najbardziej katolickim uniwersalizmem, bo są różne uniwersalizmy, a to był ten katolicki uniwersalizm. Etycznego? No to jest to idźcie i czyńcie, albo nauczajcie, no właśnie tam. Tu jest ta dyskusja. Etycznego sprawowania władzy przez urzędnika, powiedzmy. Tak jest. I to jest, słuchajcie, w tej chwili zakonecznym. Tylko powrót do cywilizacji łacińskiej może uratować nawet biologiczne istnienie narodu polskiego. Dlaczego? No bez tego on po prostu wymiera. A jak wykazałem tam na danych statystycznych z oficjalnych roczników statystycznych państwowych, to szybkość krążenia pieniądza w ciągu tych 25 lat systematycznie maleje. Czyli następuje duszenie demograficzne narodu, marsz na cmentarz i duszenie gospodarki. No, to jest to.
Jak drut. No bo Bizantyni skrępuje gospodarkę i współczynnik, znaczy ten szybkość krążenia pieniądza maleje systematycznie. No. To jest duży przez ten ćwierć wieku, to jest wielki spadek. No a biologicznie wymiera, to już wiele razy o tym żeśmy mówili. I tylko zrzucenie tego jarzma bizantynizmu europejskiego, ale to za mało. W to miejsce może wyjść turyścizna. Jak najbardziej, to jest wysoce prawdopodobne. No ja tu nie chcę uprawiać propagandy, ale zdajcie sobie sprawę, że w Polsce są tacy potencjalni władcy, co by wprowadzili nam turyścizny na pełny regulator. Tylko uprawianie cywilizacji łacińskiej, no najpierw trzeba uświadomić to ludziom. Bo inaczej będziecie mieli niewolę. Gorszą nawet od tej europejskiej niewoli. Turańska jest bardziej brutalna. Tylko pytanie, kto będzie? Wy, no. Nikt za was tego nie zrobi. Ale nie o to chodzi. Musicie się psychologicznie przygotowywać do tego, żeby o to walczyć. Przede wszystkim informacyjnie, bo dzisiaj to, no widzicie, jak było na Krymie. Zajęto bez jednego wystrzału. No. Tylko wojną psychologiczną. A te, powiedzmy, wojskowe gadżety mogą psychologicznie oddziaływać. No. Tak jak w teatrze. A na wschodniej Ukrainie wygląda na wojnę domową teraz. Wygląda na wojnę domową, ale nie jest to czysta wojna domowa, o czym wszyscy wiemy. Ale tam już jest wojna energetyczna, ale z przewagą informacyjnej, bo jeszcze słuchajcie, no kto nie przeżył prawdziwej wojny, to uważa za wielką wojnę. A to jest taka wojenka na razie. Ale już energetyczna jak najbardziej. No to dziękujemy.